Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie mogę zamieszczać na Facebooku ogłoszeń o spotkaniach swoich komentarzy, dlatego że po kilku zaledwie dniach przerwy zostałem ponownie zbanowany, tym razem na 30 dni i z ostrzeżeniem, że lada chwila to stanie się na zawsze. Czyli jest to kanał, z którego będę po prostu wyrzucony. Nie tylko ja jestem w tej sytuacji. Obecnie zablokowany jest profesor Jacek Bartyzel, zablokowany jest Piotr Bąkiewicz z Obozu Narodowo Radykalnego, strony obozu. Blokowany był Marsz Niepodległości. Wszystko, co po prawej stronie, jest traktowane nie jako nienawistnicy, jako nietolerancyjni, którzy służą tylko i wyłącznie złu. Czyli z góry mamy określone normy, komu wolno, a komu nie. Co komu wolno, a co komu nie. Strona lewa, lewicowa, może dosłownie wszystko. Bluzgi, obelgi, kłamstwa, to jak najgorsze rzeczy i to przez Facebook przechodzi. Natomiast mówienie prawdy w określonym kontekście, posługiwanie się symboliką, która w Polsce nie jest zakazana, a wprost przeciwnie jest dozwolona, zarejestrowana w sposób prawny, nie do ruszenia, dla Facebooka może być niszczone. Nie mogąc tego ogłaszać na Facebooku, będę starał się ogłaszać informacje o spotkaniach, a takie jeszcze będą, także tu, na kanale Wyklęci TV. Następne spotkanie, które będzie bardzo ważne ze względu na temat, czy żołnierze wyklęci to byli bandyci, to spotkanie odbędzie się 7 maja obecnego roku o godzinie 18:30 na Warszawskiej Woli na ulicy Norwida 4. Będzie razem ze mną pan Tadeusz Płużański. Wielokrotnie występowaliśmy razem i myślę, że spotkanie warte będzie tego, żeby przyjść, żeby posłuchać, żeby zadać pytania. Na tle tego, co jest kampanią nienawiści z obu stron, zarówno ze strony lewej, co jest dla mnie zrozumiałe, ale także ze strony prawej, gdzie bandytami stają się żołnierze wyklęci dla takich publicystów jak Piotr Zychowicz. Potrzebna nam jest prawda, potrzebna nam jest wiedza. Zapraszam wszystkich, przyjdźcie.